Cześć wspaniałe panie. Mam dziś dla was ważną poradę zdrowotną, która szczególnie przyda się w te słoneczne dni. Jeśli korzystacie z terapii bańkami, to z pewnością wiecie, jak skuteczne mogą one być. Ale czy wiedziałyście, że wystawianie śladów po bańkach na bezpośrednie działanie słońca to nie najlepszy pomysł? Oto dlaczego. Skóra po terapii bańkami jest bardziej wrażliwa i podatna na uszkodzenia. Słońce może spowodować, że miejsca te zostaną przebarwione, a niechciane plamy mogą utrzymywać się nawet przez cały rok. Dlatego, kiedy planujecie kolejną sesję bańkową, pamiętajcie, aby chronić obszary objęte wynaczynieniami przed promieniami słonecznymi. Nakładajcie krem z wysokim filtrem, zakrywajcie te miejsce ubraniem, a najlepiej unikajcie słońca przez kilka dni po terapii. To proste sposoby, by utrzymać waszą skórę zdrową i piękną, bez niechcianych niespodzianek. Pamiętajcie o tych poradach, dbajcie o siebie i cieszcie się każdym promieniem słońca, ale zawsze z głową. Jeśli interesujesz się tematem stawiania baniek, kliknij w link w opisie mojego profilu i zobacz, co dla ciebie przygotowałem. Do zobaczenia!